Cześć, witam wszystkich, a to w kolejnym filmie informacyjnym na temat mojego kanału. W dzisiejszym odcinku troszeczkę tak pogadamy na temat tego, co będzie się działo przez najbliższe miesiące na moim kanale. No cóż, jestem studentem, więc jeszcze mam wakacje, ten wrzesień jest jeszcze dla mnie wolny, ale przyjdzie październik i będzie zapierdol, taki dość solidny. Strasznie mnie to boli. I to nie jest tak, że będę miał tylko i wyłącznie studia na głowie, bo najprawdopodobniej będę jeszcze chodził do pewnej firmy, gdzie się będę uczył bardziej w programowanie i albo będę po prostu pisał jakąś grę, żeby się nauczyć bardziej, więc troszeczkę mi to czasu zajmie. Poza tym jeszcze tam dochodzi jeszcze kilka ważnych rzeczy, które też mam zamiar robić regularnie, chociażby chodzenie na basę na moim osiedlu 2-3 razy w ciągu tygodnia i życie towarzyskie, nie? I to jest tak, że naprawdę ilość filmów od października może spaść. Ja się postaram mimo wszystko nagrywać filmy regularnie, mam nadzieję, że nie będę miał aż tak nawalone właśnie na tych studiach i ogólnie, i będę w stanie przynajmniej ten jeden film dziennie utrzymywać. Jeżeli nie, to niestety ludziska musicie mi wybaczyć, ale będę musiał, po prostu jak będę miał jakiś dzień wolny, będę musiał nagrywać tak dość mocno do przodu. Więc jeżeli będziecie mi dawali jakieś rady w jakiejś grze czy coś w tym stylu, to musicie brać pod uwagę to, że musiałem ją po prostu nagrać znacznie, znacznie wcześniej, by publikować filmy regularnie, tak? No cóż, postaram się także tworzyć więcej takich filmów specjalnych, jakieś ciekawostki, jakieś głupie filmy, czy coś w tym stylu. Jak to będzie, to wyjdzie po prostu w praniu, bo jeszcze wiadomo, października nie ma. W tym miesiącu na pewno sobie jeszcze troszeczkę posiedzę, porobię jakieś rzeczy, pospisuję sobie wszelkie pomysły. Zresztą jeszcze dzisiaj, jak dobrze pójdzie, jeszcze dzisiaj będę nagrywał pewną nową serię z ciekawostek, bo wiadomo, no i jak już prawie, no tam mam jeszcze jeden materiał na ciekawostkę, a między innymi o twórcach The Binding of Isaac, ale i tak to już będzie wszystko, nie? Tak to już będzie koniec ciekawostek z Isaaca, bo już nie ma za bardzo co dawać. No, może ewentualnie jakieś teorie nagrywać, ale raczej mi się nie chce. No cóż. I będę zaczynał po prostu nową serię ciekawostek. Ta seria będzie naprawdę duża, bo to będzie o wszystkich grach z tej produkcji. Trochę tych produkcji było i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba i że ją cieplutko przyjmiecie. Zresztą, Jezu, jak spisywałem ciekawostki właśnie do tej serii, to uzbierałem tego aż 66 stron. Więc to będzie długa seria, ale mam nadzieję, że nie będzie tylko i wyłącznie długa, ale będzie także dobra, która wam przypadnie do gustu. No nic, to chyba tyle chciałem powiedzieć. No, trochę ciężko mi określić, jakie serie będą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko raczej będzie wychodziło w trakcie studiów. Może się okazać tak, że będę miał tak lajtowo, że będę w stanie nagrywać dwa filmy dziennie nawet, nie? Ale jednak wolę nagrać taki profilaktyczny film, żebyście po prostu mieli to na uwadze. No nic. To było na tyle. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.